No tutaj wiecie Państwo, ksiądz Rydzyk mówi o tabernakulaka, o świątyni, o tabernakulach, czyli elemencie świątyni cielesnej, a przecież wiadomo, że to się sprawdziło, to się spełniło. Teraz już nie ma co, żeby polegać na rzeczach cielesnych, bo dosłowność i cielesność minęła. Wiadomo, że wszystko, co duchowe teraz jest istotne, nas dotyczy. Także proszę Państwa, klasa kapłanów, bo tutaj mówi, że kapłan jest od składania ofiar. No to tak było, ale przecież jeszcze raz mówię, że ta cielesność i kult cały już zostało to wszystko zniesione przez Jezusa Chrystusa, przez ofiarę ostateczną. Przecież Jezus Chrystus jest barankiem nieprzemijającym. Także to nie o to chodziło, żeby jakieś dosłowne składanie ofiar odbywało się, że kapłan ma składać ofiary. No przecież ta ofiara to było życie, ciało Jezusa Chrystusa. Jezus krew swoją doskonałą ze swojego doskonałego życia. Jezus Chrystus zaniósł do Jahwe, do samego nieba. Także celebracje wszelkie cielesne są bez sensu. No ale ksiądz Rydzyk musi to mówić, bo to jest jako ten ksiądz katolicki. To on musi tutaj reklamować swój kościół katolicki, który jest oparty na żydostwie, bo Żydzi też chcieli składać, proszę Państwa, ofiary ze zwierząt, ubój rytualny. Słyszeliście Państwo, co niedawno było? No chcieli. Także to nie ma sensu, bo te ofiary już, jak ktoś będzie składał ofiary z wołów i cielców, one nie mają sensu, bo Jezus Chrystus jako doskonały baranek to wszystko przykrył. To więc widzicie Państwo, nie ma co się dziwić, że w internecie pokazują tutaj jakichś takich Żydów z innej mańki, z innej parafii, ale jednak z jakiejś parafii. Ja mówię, Boże, i ten Żyd. Ja mówię, no i bardzo dobrze, niech będzie w myszce, no i bardzo dobrze, ale to jest pokazywane tak w sensie, co ludzie mówią, myślą negatywnym. A no właśnie. Także proszę Państwa, no niestety, ksiądz Rydzyk to jest taki chłopek roztropek. Niestety, nie można reklamować szkół wyższych, nie można reklamować systemów tego świata, które zostaną zdruzgotane, zniszczone wkrótce. Noe przed potopem nie odbudowywał świata, który miał zaraz być zniszczony przez Jahwę w potopie, przez Jehowę. Bo to byłoby nierozsądne i strasznie głupie. A więc jeżeli byśmy my walczyli teraz mieczem literalnym o świat, który ma zginąć, bo jest od diabła, Biblia wyraźnie mówi, od diabła, od szatana, że świat leży w mocy złego. To jest podstawa i tego się trzeba trzymać. No to przecież jasne, że świadkowie Jehowy nie idą do wojska i nie będą bronić tego, co wkrótce ma być zniszczone przez Jahwę, przez Jehowę Boga. No tutaj tak łopatologię stosuje ksiądz Rydzyk, że kapłan będzie wciąż składał ofiarę, będzie wciąż składał ofiarę. Tu te babki nie mają zielonego pojęcia w ogóle, po co ten kapłan składał ofiarę, prawda? Przecież Józef z Marią też musieli dwie gołębice złożyć i inne rzeczy, prawda? W ofierze. Ale to, ta pracowitość dotycząca ofiar już się dawno skończyła i tego nie ma. No i co jest? O, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, a kto jest dawcą? Po imieniu Bożym ślep prasyl, nie ma śladu, wyczyszczone z Pisma Świętego, wyczyszczone z, a on mówi to o ołtarzu literalnym, czyli o żydowskiej świątyni. No i nic dziwnego, że Żydzi chcą składać jeszcze raz ofiary, jeszcze raz chcą składać ofiary, czyli masz mafia żydowsko-watykańska. Panie, nie widzę Ciebie w tej chwili, nie mogę klęknąć, nie mogę przybyć przed tabernaklu. Nie ma u nas wystawienia Najświętszego Sakramentu ze względu na no właśnie, cielesne rzeczy. Tutaj reklamuje, proklamuje Rydzyk. Radio to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.
Radio Tok FM Euroconcita, Barbie Baby Langstrom Extra.